Panowie, ja ten film oglądam po raz drugi w krótkim czasie i są takie momenty, w których się chce po prostu wyć, tak? Kiedy widać i czuć tą po prostu bezsilność Stanisława Helskiego. Film bardzo oskarżycielski, ale tak naprawdę kto tutaj jest oskarżony? Tak? Znaczy, kogo my oskarżamy, do kogo my tutaj mamy pretensje po tym filmie, Rafał Ziemkiewicz? No, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, gratuluję wszystkim, którzy, dzięki którym ten film powstał. Bardzo jest potrzebny. To jest bardzo dobre pytanie. Powiedziałbym, że to najbardziej oskarżycielskie ostrze jednak kieruje się przeciwko tym niewymienianym z nazwiska, ale wspomnianym ludziom, którzy po 1989 roku, sprawując władzę na różnego rodzaju szczeblach, nic nie zrobili. Chcieli o tej historii zapomnieć. To jest doświadczenie nie tylko Stanisława Helskiego, to jest doświadczenie wielu działaczy. Może nie wszyscy byli tak bardzo pokrzywdzeni jak on, może nie wszyscy byli zdolni do tak desperackiego działania, ale po prostu ludzie, na plecach których wjechały elity tak zwanej strony społecznej Okrągłego Stołu, natychmiast po tym wjeździe stały się ich wrogami. I dla mnie to jest najbardziej podła formacja, bo to, że Jaruzelski był tym, kim był, no nikt po nim nie oczekiwał niczego lepszego. Sowiecki generał w polskim mundurze, jak mówiono. Że po 90 roku nie tylko mu się nic nie stało, co można było jeszcze jakoś usprawiedliwiać logiką politycznego układu, sposobu przejęcia władzy, się z tym zgadzam czy nie, ja bym się nie zgodził, ale powiedzmy, że to by miało jakieś tam wyjaśnienie. No po prostu tak trzeba było odpuścić, żeby pokojowo przejąć władzę tak dalej. Ale to, że on był gwiazdorem, że on odbierał hołdy, że Jerzy Urban był magnatem prasowym, idolem dla mediów, to jest najbardziej haniebne. No i to jest pytanie, jak do tego doszło? No, wiem, jak do tego doszło. Państwo też wiedzą, może trudniej jest to ująć słowa, ja to mogę ująć dość prosto, jeżeli będzie takie oczekiwanie, ale tak, ten film jest wielkim oskarżeniem sposobu, w jaki ludzie, którzy do pewnego momentu byli reprezentantami społeczeństwa, nagle się na to społeczeństwo, przepraszam za potoczne, dosadne określenie, wypieli kompletnie, uznając, że to teraz jest, zaczęła się nowa gra. Teraz jest jakaś inna Polska, to wszystko nie istnieje. Stanisław Helski przeżył lata 80. A co powiedzieć o stu kilkunastu pomordowanych z listy Rokity? Oni zostali kompletnie zakopani podwójnie w niepamięci, bo teraz jest inna Polska, teraz jest inna gra. Tamte sprawy nie przeszkadzałyby, w związku z czym lepiej o nich zapomnieć. Tak ja ten film odbieram. Panie doktorze, kogo my tu oskarżamy? Znaczy, myślę, że to jest oskarżenie pod adresem rządzących po 89 roku. Ja nie zapomnę rozmowy z panem Wójcem kiedyś przy okazji jednej z audycji radiowych, kiedy on mówił, że no my uznaliśmy, że jesteśmy zwycięzcami, bo ja pytałem, czemu nie zadośćuczyniono tym ludziom skrzywdzonym w PRL-u. Że nam jako zwycięzcom nie wypada. Natomiast na pewno jest to efekt może nawet nie samego Okrągłego Stołu, czyli tylko czegoś, co Antoni Dudek nazwał duchem Okrągłego Stołu, pewnym zbliżeniem między komunistami a tą częścią opozycji, która brała udział w rozmowach Okrągłego Stołu. No i pewnych zaniechań rzeczywiście, bo kto miałby rozliczyć, zacznijmy od tego, zbrodnie, przestępstwa, czy stanu wojennego, czy szerzej Polski Ludowej. Sędziowie, którzy byli zaangażowani w ten system, prokuratorzy, którzy byli zaangażowani w ten system, no raczej trudno tego od nich oczekiwać, tak? Więc to jest
Problem zaczyna się od braku rozliczeń systemowych ludzi odpowiedzialnych za PRL na czele z Wojciechem Jaruzelskim. Ja kiedyś powiedziałem, że paradoksalnie, bo była próba postawienia Jaruzelskiego przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie, oczywiście kiedy komuniści mieli większość, do tego nie dopuścili. Ja mówiłem, że paradoksalnie Jaruzelskiego łatwiej byłoby postawić przed sądem i skazać za zniszczenie, za rozkaz zniszczenia protokołów, stenogramu posiedzenia biura politycznego, niż za wprowadzenie stanu wojennego czy inne czyny. Natomiast rzeczywiście jest tym duży problem, bo tu mamy dwa problemy. Problem rozliczenia sprawców i problem zadośćuczynienia bohaterom, którzy zostali wtedy skrzywdzeni. I to drugie nawet uważam, że jest gorsze od pierwszego. To o tym jeszcze za chwileczkę, ale dopytam jeszcze o tą atmosferę po 89 roku. Rzeczywiście to był taki pęd do przodu, że ci, z którymi wspólnie leżeliśmy na jednym steropianie, po prostu już poszli na bok, bo się nie załapali, tak? Bo gdzieś wiatr historii ich zostawił z boku, a ci, którzy dostali się do Sejmu na przykład, no to już byli takimi gwiazdorami, że nie mogli o tych mniejszych pamiętać. Jaka była atmosfera tamtego czasu? Znaczy, myślano o przyszłości, no bo też trzeba pamiętać, że wtedy było wyjście z ogromnego kryzysu gospodarczego. Przecież nie dlatego Jaruzelski podzielił się odpowiedzialnością, bo to nie miał być podział władzą, dlatego że chciał, tylko dlatego, że zmusiła do tego niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. Ja bym tutaj, to nie jest jedyna taka sytuacja Helskiego, tego braku zadośćuczynienia i no też coś, co można nazwać grubą kreską. Tak? Ja pamiętam taką sytuację, przytoczę z Polskiego Radia w Katowicach, gdzie pojechał nowy solidarnościowy prezes Andrzej Drawicz, który wbrew temu, co się mówi, wcale nie powyrzucał tych dziennikarzy największych gwiazd stanu wojennego. On ich w zdecydowanej większości usunął od ekranu, od występowania, co skutkowało się obniżeniem pensji, natomiast nie zostali wyrzuceni. On pojechał do Katowic i powiedział, że nie ma zgody na nową weryfikację, na czystki polityczne, bo ci ludzie służyli systemowi takiemu, jaki był. I klucz tej sprawy jest taki, że pojechał do Katowic, gdzie komisja przyjmująca tych wyrzuconych w 1982 roku w wyniku czystek politycznych zwanych weryfikacjami dziennikarzy, z udziałem tych, którzy weryfikowali, żeby było jasne, odrzuciła kandydaturę jednego z tych dziennikarzy, nie przyjmując go, co nomen omen skomentowała na łamach Gazety Wyborczej poseł OKP pan Budkę, że nie z przyczyn merytorycznych został nieprzyjęty do pracy. Tak to wyglądało. Wyglądało tak, że weryfikatorzy ze stanu wojennego zostawali później członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przynajmniej dwa takie przypadki można wskazać, więc to jest problem braku jakichkolwiek rozliczeń, uzarania po 89 roku. No i to całkiem niedawno jeszcze przetoczyła się taka dyskusja, kiedy rozbijano program Trzeci Polskiego Radia, kto tak naprawdę go tworzył i jakie to grupy chciały sobie tak naprawdę zawłaszczyć ten program, prawda, żeby go mieć na własność, a tutaj nagle przyszedł ktoś, kto chciał ich po prostu po dziennikarsku weryfikować. To się ciągnęło i to się ciągnie do dzisiaj, to się niestety jeszcze będzie za nami ciągnęło dość długo, bo są dwie sprawy. Tak, jedna, można powiedzieć, pociągnę to, co mówiłem. Teraz ten, zdaje się, zdechł. Musimy się wymienić. A ten zaczął działać z powrotem, więc można to powiedzieć, że jedną rzeczą był układ polityczny jakiś wynegocjowany. Nie wiadomo, gdzie był. Archiwum Główne Akt Nowych nie ma żadnego. Tego mówi się o umowie Okrągłego Stołu, ale nie ma żadnej umowy Okrągłego Stołu w aktach, więc ona była jakąś umową na gębę, chociaż była, no bo Jerzy Giedroyć wspomina, że jak Tadeusza Mazowieckiego zapytał, kiedy zaczną się i dlaczego nie ma rozliczenia prawdy tego, co się działo w czasach komunistycznych, nie pamiętam się, jak to sformułował, ale on to opisuje, Mazowiecki mu odpowiedział, trzeba dotrzymywać umów. No tak mu odpowiedział, czyli jakaś umowa była, ale gdzie, nikt jej nie spisał. Chyba że jest jakaś szafa jeszcze, tak jak w szafie Kiszczaka i to może. Może będę krzyczał po prostu. No. Halo, nie wiem czy.
Ale to jest chyba kwestia kabli. No, spróbujemy. Kable są niestety dużym problemem Polski po 89 roku. Więc drugą rzeczą, to co pan nazwał tym duchem. Ja się mówię o tym jako człowiek, który wtedy był całkowicie poza jakąkolwiek polityką, bo wiele osób widzę na sali, które widziały to, że tak powiem, bardziej z bliska. A ja sobie byłem zwykłym 26-latkiem, który właśnie wojsko skończył i chciał pisać science fiction i cieszył się, że się w Polsce zmieniło i trochę naiwnie to wszystko łykał. Więc wszystko, co wiem w tej chwili, to wiem z analizy, z domysłów późniejszych. I jednym z kluczy, który bym dobrał do tej sytuacji, jest to, co napisał Melchior Wańkowicz w takim eseju, który wszyscy słyszeli to słowo, ale nikt tego nie czytał, a jeśli czytał, to je chyba nie zrozumiał, bo wszyscy to cytują jakoś opacznie. Jest taka książka, taki esej Kundlizm. Kundlizm wbrew pozorom nie jest o tym, że Polacy się żrą między sobą i zazdroszczą sobie nawzajem, prawda, i to bez sensu, bo szef zazdrości prałatowi awansu. Kundlizm jest o tym, że Polacy są taką mieszanką, takimi kundlami półszlacheckimi, półchamskimi. Ponieważ my nie mieliśmy wieku XIX, nie mieliśmy wcześniej miast, nie mieliśmy burżuazji, nie rozwijaliśmy się w taki sposób jak zachodnie społeczeństwa. Walka klas w Polsce nie działała, bo była rewolucja, nigdy nie wybuchła skuteczna rewolucja, nigdy Polacy nie gilotynowali swoich arystokratów. Przeciwnie, w walce z zaborcami figura Kosyniera, prawda, szlachta jakby symbolicznie przyjmowała chłopów do szlachectwa, jeśli byli grzeczni. I krótko mówiąc, jak to opisuje Wańkowicz, po tym 1918 roku stanął problem, kto jest szlachtą, a kto jest chamstwem. I każdy, okazało się, że każde ze stronnictw politycznych było szlachtą. I uważało, że no, czym się różni szlachcic od chłopa. Wbrew legendzie, to tam w Polsce wielkich prześladowań nie było w porównaniu z tym, jak traktowano niewolników w innych krajach. Ale chłop musi czapkę zdejmować przed panem. To jest podstawa spraw. I Wańkowicz to opisuje na przykładzie sanacji, jak sanacja stworzyła właśnie taką szlachtę, ponieważ oni byli w pierwszej brygadzie, oni walczyli, nikt inny nie walczył za ojczyznę, tylko oni jedni, więc im się należy. No i tam dalej cała historia 20-lecia, lata 30, to co działo się po 1939 roku, kiedy mało kto pamięta, że przecież do ostatniej chwili, nawet już po klęsce wrześniowej, nie było mowy o żadnym rządzie jedności narodowej, zgody narodowej. Sanacja się trzymała pazurami władzy, dopiero Francuzi ich po prostu odstawili razem z Anglikami. Razem z Anglikami, mówię herezję widocznie, a teraz to już nawet kabel się... O, tutaj tak trzeba w lewo naciskać to. No, przepraszam za taki historyczny wtręt, ale bez tego nie zrozumiemy moim zdaniem, co się działo po 89 roku. Otóż to, co ja sobie pozwoliłem nazwać michnikowszczyzną, że chyba nie pierwszy wpadłem na ten termin, to było nic innego jak właśnie nowa szlachta, która się miała wyłonić z tego okrągłego stołu i ta nowa szlachta brała się, jak to Adam Michnik nazwał, przepraszam, ale to trudno o tych czasach mówić, jego nie cytując, tych, którzy przyszli z różnych stron historycznego podziału. Czyli tych, którzy przyszli ze strony komunistycznej, przyjechali na sowieckich tankach i tych, którzy wyjechali na plecach takich helskich właśnie jako reprezentanci tej strony społecznej. Spotkali się razem ci ludzie przychodzący z dwóch stron politycznego podziału, aby zbudować nowe państwo demokratyczne. To brzmi, jakbym jaja se robił, ale ja cytuję niedokładnie myśli jednego z wielkich esejów Adama Michnika. No i co mogło być przeszkodą w tym budowaniu? No genialnie to, naprawdę genialnie tutaj zmanipulował, nie wiem, czy generał Kiszczak, czy który z nich był mózgiem tej operacji, ale tam był rzeczywiście socjotechniczny majstersztyk. Mianowicie umowa okrągłego stołu ze strony generałów została przedstawiona jako porozumienie światłych elit przeciwko ciemnym, groźnym masom.
My tutaj, prawda, generałowie, mamy tych swoich jakichś twardogłowych, którzy do Moskwy zaraz przyjadą. My tu jakby wbrew nim działamy, oni gotowi sprowokować, sprowadzić Sowietów, no a wtedy wiecie, co się będzie działo, krew się będzie lała, prawda? Ale my nad tymi swoimi dołami partyjnymi, tym betonem zapanujemy. Znaczy, bzdura, nie było wtedy żadnego takiego betonu, który by był w stanie coś powiedzieć. To była pewna kreacja, narracja. Ale z drugiej strony wy tutaj też musicie zapanować nad tymi swoimi radykałami, bo oni powstaną, sprowokują ruskich, ruskie przyjadą ci. Dobra, to mogło działać w początku lat 90., ale zaraz potem Związek Sowiecki upadł, prawda? A ten układ pozostał. Światłe elity ze strony opozycyjnej ze światłymi elitami ze strony postkomunistycznej tworzą jakąś nową jakość, nową demokrację, ja powiem właśnie Wańkowiczem, nową szlachtę. I ci, co zagrażali ich pozycji, znaczy okazało się, że błyskawicznie zrodziła się jakby solidarność ta neoszlachecka, tej nowej elity, która powstała z połączenia reformatorskiej części PZPR, jak to nazywał klasyk, z tą światłą częścią ruchu solidarnościowego. I tacy ludzie jak Helski, tacy ludzie jak ci pomordowani w stanie wojennym, jak górnicy z Wujka, jak działacze Solidarności Walczącej, oni się nagle okazali upiorami, jak matka Rolisona, wyłażącymi skądś tam i zagrażającymi tej nowej klasie, która w latach 90. była dość potężna. Dzisiaj to są czkawka, to są jakieś reperkusje, co widzimy, chociaż też ciekawe, że jeszcze widzę tych samych ludzi, którzy jako młodzi ludzie tokowali, jak to nie można, jak to trzeba wybaczyć komunistom, bo to wszystko oczywiście było w sosie pięknym, moralność, wybaczenie, tralalala, nie niskie interesy, nie to, że tak nam się opłaca, tylko że to są najwyższe wartości moralne, żeby i ci, którzy to sami, którzy dzisiaj jak tam Żakowski coś palną, że może jednak tak PiS-owi zostawić choć odrobinę tam przy tego, to wyją, nie, wymordować wszystkich, rozstrzelać, tu nie ma żadnej litości, tu muszą być rozliczenia, prawda? No bo to jest to chamstwo, które zagroziło pozycji nowej szlachty. Tak ja na to patrzę. Myślę, że zbudowano po prostu błyskawicznie, nastało takie porozumienie, ten duch. No właśnie o to chodzi. Można by było rozumieć, dobrze, pozwolone Jaruzelskiemu nie poniósł żadnej odpowiedzialności. No bywały tam, prawda, Hiszpania, Chile, różne te. Odpuszczono różne rzeczy, ale pić z nimi toasty? Chlać z nimi wódkę, pojawiać się w telewizji razem, opowiadać, prawda, że my tu, jak pamiętam, no, pierwszy szok swojej młodości, bo coś mnie jednak tam naprowadziło na to, że coś się dzieje złego w Polsce po tym 90 roku. Pierwszy szok, prawda, debata o majątku PZPR, nagle się okazuje, że majątek PZPR trzeba zostawić PZPR. To są się uczciwie zarobione pieniądze, które oni sobie mają, im się należy. Turnę Adama Michnika z Aleksandrem Kwaśniewskim, spijanie sobie z dzióbków, opowiadanie. No powiedzmy jeszcze z Kwaśniewskim, ale zaraz potem sławna wizyta, prawda, we francuskiej telewizji z Jaruzelskim. I tu zaczęło śmierdzieć po prostu. I ten smród trwa i wciąż w nim żyjemy. Czy ja tu jeszcze przypomnę, że teoretycznie było tyle trudniej, że no my mówimy 89 rok, przełom, premier Mazowiecki, niekomunistyczny premier, ale przypomnę, że rekordy siłowe nadal zajmuje jeden Kiszczak, drugi Montes jest w gestii PZPR-u. I to, co pan mówił, ten podział na umiarkowanych i radykałów, żeby nie powiedzieć oszołomów, którzy chcą czegoś więcej, którzy są bardziej radykalni, którzy kwestionują to, co się stało. To jest też w pewnym sensie zwycięstwo takiej nowej narracji Jaruzelskiego, jego otoczenia 1989 roku, takiej oto narracji, że bez stanu wojennego nie byłoby okrągłego stołu, bo ani władza, ani Solidarność w 1981 roku nie dojrzała do takiego porozumienia. To jest to, o czym pan redaktor mówi, to się, myślę, że w tym duchu okrągłego stołu doskonale się mieści, bo pewne takie, no mówię, zaciśnięcie pewnej więzi, to co Jaruzelski, to co Michik powiedział o Jaruzelskim jako o człowieku honoru, tak, więc też nie było,
O Kiszczaku, przepraszam. Nie było tego klimatu do rozliczenia. Przypomnę sprawę, bo dodatkowym problemem jest to, że żeśmy się po 1989 roku stali państwem praworządnym. Ja nie zapomnę oskarżyciela Poziłkowego w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka, który stwierdził, że tych milicjantów, którzy pobili go, zakatowali go na posterunku przy Jezuickiej, łatwiej byłoby skazać za nieudzielenie pomocy niż za pobicie, bo trzeba było wskazać, który z nich konkretnie uderzył. Zresztą pierwszy, który został skazany nie za bicie, a podżeganie do bicia. On przez kilkanaście lat, ponad 10 lat nie trafił do więzienia, więc rzeczywiście jest tym ogromny problem. Teraz oddzielną kwestią to jest kwestia zadośćuczynienia dla ofiar. Żeśmy doskonale w tym filmie to ilustrację tego problemu widzieliśmy. Panowie, a wróćmy jeszcze na chwileczkę do samego Stanisława Helskiego, bo mówiliśmy tutaj, że takich Helskich było wielu, takich, którym nie zadośćuczyniono. No ale to on jednak sobie to miejsce w naszej pamięci wywalczył tym kamieniem, tak? O tyle ten kamień jest taki symboliczny, no bo inni może gdzieś w cichości pewnie pomarli w równie podłej sytuacji materialnej i takiej kondycji psychicznej jak on, ale jednak o nim pamiętamy. Czy w tym sensie ten kamień jest taki symboliczny, że to jest trochę taki kamień wymierzony w imieniu nie tylko swoim, ale też całego dużego ruchu, prawda? Na pewno jest takim symbolem. Ja dwa dni temu byłem na spotkaniu strażaków z Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. To jest grupa niewielka, około 70 chłopaków, którzy w 1981 roku zastrajkowali i kiedy zlikwidowano ich uczelnię, nie podpisali tak zwanych lojalek, bo jedni nie mogli, bo byli szefami strajku, inni nie chcieli, bo uważali, że nie należy. I oni też od lat walczą o zadośćuczynienie. Od lat założyli stowarzyszenie, starając się chociażby o to, żeby uznać, że jednak byli tymi strażakami. Więc takich osób, takich środowisk jest więcej. Rzeczywiście ten kamień jest dla mnie rzeczywiście takim symbolem i Helski jest takim symbolem osób braku tego rozliczenia i próby rozliczenia samemu, tak? Tych zbrodni, tych przestępstw, których dokonano w okresie stanu wojennego. Ale nawet jeżeli się cieszymy, że jest film i ktoś ma szansę poznać tą historię, no to jest jednak niewiele, prawda, na to, co pozostaje. No bo Jaruzelski został wręcz wyprowadzony na pomnik, tak? Ja pamiętam tą mowę Kwaśniewskiego na pogrzebie Jaruzelskiego, gdzie mówił: Wojciechu, żołnierzu, my tutaj będziemy teraz za ciebie trzymać wartę. No a Helski, tak, do końca nie wszyscy pewnie mają taką jasność. Czy on jednak w tym momencie nie miał jakiegoś takiego porywu szaleństwa, czy to nie było wariactwo? Tak? Ja nie zapomnę sytuacji z 13, nie pamiętam, roku, kiedy były uroczystości Białołęce organizowane przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa z udziałem prezydenta Komorowskiego i Wojciech Borowik, wtedy prezes SWS-u, popsuł te obchody panu prezydentowi, mówiąc, że nie pamiętam przynajmniej nazwiska kolegi, którego działacza opozycji, na którego pochowanie rodzina nie miała pieniędzy, a obok był chowany Jaruzelski z honorami na koszt państwa. Panie redaktorze, co nam zostaje po Jaruzelskim, a po Helskim? Czy to są sytuacje, oni tak przy tym stoliku, przy tym kamieniu, bo oni byli jakoś skonfrontowani ze sobą, tak? To jest oczywiście, że właśnie ten kamień, to jest jeszcze jedyne, co nam zostało w pamięci. To jest przykład tej, no to oczywiście też patologia, tak? Że człowieka doprowadzono nie, żeby nie miał do Helskiego jakieś o to pretensje, ale nie ma powodu mu nie wierzyć, jak mówię, że on nie chciał Jaruzelskiego uderzyć, natomiast jak tam wszedł i zobaczył jakby tę butę, tę bezczelność, to mu po prostu zwyczajnie nerwy puściły i no cóż, no taki akt bezsilności, który rzeczywiście PR-owsko sprawił, że no może też, myślę, że bez tego filmu mało kto pytany dzisiaj o nazwisko Helskiego, to już zaszło coś takiego. Gościa, który uderzył kamieniem Jaruzelskiego, to może ktoś kojarzy. To jeszcze coś może kojarzy, ale już na jaką się nazywał i o co w ogóle chodziło i dlaczego mu on tym kamieniem, no to jest do odpracowania, no bo ja tak sobie parafrazuję ten sławny wiersz Miłosza, który do 1989 roku wszyscy
tam inteligenci z Solidarności powtarzali o tym, że spisane będą czyny i rozmowy. I w jednym ze swoich tekstów tak napisałem dość gorzko, że przepraszam, muszę zamarkować brzydkie słowo, nie powiem go na głos, ale jednak no, cytuję sam siebie, bo tak mówi bohater mojej powieści, że spisane zostały czyny i rozmowy i okazało się, że temu się nikomu nie chce czytać. I to jest problem po roku 89. To znaczy, że ta nowa szlachta rzeczywiście od okrągłego stołu z Magdalenką w herbie, ona rzeczywiście zdołała narzucić taką narrację, że wszystko, co było wcześniej, jest zbędne, niepotrzebne. Dlatego ci ludzie, tacy jak Helski, zostali tak źle potraktowani, że oni dla dobra różnie to motywowali. Jedni mówili, no bo tutaj mamy zbudować coś, co, znowu zacytuję Michnika, co będzie lepsze niż ten wolnorynkowy, dziki kapitalizm amerykański i niż ten socjalizm biurokratyczny sowiecki. Jakieś to w ogóle to ambicje sięgały budowy jakiegoś nowego ustroju genialnego, lepszego. Takie wielkie rzeczy tutaj się dzieją, takie wielkie plany, a tu nagle wyłazi jakiś ktoś, że mu gospodarstwo odebrano, że mu syna zgnojono, że go... Co w ogóle... Wręcz budziło to odruch złości, a w kulturze popularnej no, zostało zapomniane, zostało ośmieszone, zostało przede wszystkim wtrącone w niepamięć. Nie powstawały o tym filmy. Powstawał film o dzielnych ubekach, prawda, z Lindą w roli głównej, gdzie ubecy są fajni w ogóle i tam no, coś tam mieli na sumieniu, jakieś teczki palili, ale no, nie ma to znaczenia. No, to jest wszystko jakby, to tak jak z żołnierzami wyklętymi, to jest wszystko do odwojowania. To gdzieś tam przyjdzie następne pokolenie i zerknie w głąb i stwierdzi, że jest jakiś straszny syf w pokoleniach rodziców, bo tak zazwyczaj bywa w dziejach. Myślę, że to nastąpi. Może nie, może się mylę, zobaczymy. Natomiast jeszcze, żeby powiedzieć, bo ja jako pisarz szukałem bardzo długo i cały czas szukam jakby odpowiednich metafor, żeby opisać tę sytuację zwięźle. I mam wrażenie, że cała ta operacja była przeprowadzana tak jakby w kasynie szulerskim, w takim raz, dwa, trzy, cztery, zaraz, o, w ten sposób. To inwencję bardzo budzi ten mikrofon. W kasynie szulerskim, takim jak w tej amerykańskiej anegdocie The Only Game in Town, kto ją zna, prawda, że w takim złodziejskim salonie nagle zapada decyzja, gramy uczciwie. Gramy uczciwie, koniec z kanciarstwem, to się skończyło. I wszyscy ci szulerzy, wszyscy najwięksi złodzieje poukładali karty, sobie dali asy, frajerom dali blotki i mówią, okej, od tego momentu gramy uczciwie. Uczciwa gra polega na tym, że kto przegra, płaci. Prawda? I taka uczciwość, tak zostały nieprawości PRL-u dokładnie w ten sposób zakończone. Teraz jak widzę, że u pana marszałka Sejmu Nowego, prawda, pan bryluje, pan Strzembosz, to mnie krew zalewa, ponieważ pan Adam Strzembosz z piekła nie powinien wyjść za to, co zrobił jako wiceministeru mazowieckiego, bo co zrobił? Wprowadził wszystkie zachodnie instytucje niezawisłości sędziowskiej. Niezawisłość sędziowska musi być chroniona, tak jak w zachodnich krajach. Tylko ci sędziowie, to nie są sędziowie z zachodnich krajów, tylko to byli sędziowie przez PZPR wyznaczeni, to byli bandyci w togach po prostu często. Nie mówiąc o tym, że często analfabeci, bo ostatnio była taka konferencja przez KRS zorganizowana i to są materiały od jak był tworzony ten cały KRS, jak to wszystko powstawało. Tam był taki nieśmiały wniosek, żeby odsunąć od orzekania sędziów, którzy nie mają wykształcenia, którzy nie mają matur i wykształcenia prawniczego w związku z tym, bo było takich w PRL-u spora grupa sędziów, która przeszła do trzeciej RP. I nawet ich się nie udało odsunąć, bo tak byli niezawiśli, takim pan Strzembosz z panem Mazowieckim taką dali niezawisłość, że nie można było nawet takich odsunąć sędziów, prawda, co z wojska bezpośrednio przeszli po wojskowych kursach i matur nawet często nie mieli, a studiów prawniczych już na pewno. Więc, ale zachodnie standardy niezawisłości zostały wprowadzone. No i temu światu po prostu pamięć ludzi z listy potocznie zwanej listą Rokity, pamięć ludzi typu Helskiego, pamięć tych wszystkich działaczy, których nie było za co pochować, tych górników z Wujka. Ta pamięć
mogła wysadzić w powietrze ten cały układ i dlatego ci ludzie stali się po prostu wrogami, obiektywnymi wrogami, nawet niekiedy swoich, tak pada to wstrząsające dla mnie pojęcie w tym, przecież to byli nasi ludzie. Po 89, nasi ludzie tam poszli, prawda? Byli posłami, senatorami i co? I nic, bo oni już byli w innym, lepszym świecie. Jeszcze przepraszam, bo zgadałem się, ale taka przypowieść, to co też siedzi mi w pamięci, Bronek Wilczeń, co opowiadał, jak wrócił po 90, po okrągłym stoleciu, pamiętam, to był chyba już 90 rok, jak on wrócił, więc już reformy Balcerowicza rozpędzone, no i on rozmawia ze swoimi byłymi przyjaciółmi, którzy już mówią zupełnie innym językiem niż on, już się nie mogą dogadać. No i mówię o tych reformach, no ale jak to? To ludzie stracą, to zbiednieją, diabli wzięli całe ich oszczędności. Jak wy im to zamierzacie wytłumaczyć? A ci mówią, nic im nie będziemy tłumaczyć. Nie, oni się tego, to już nie jest ważne, oni się muszą z tym pogodzić. I jak mówię, Bronek, jego najbardziej nawet poruszyło nie to, że tamci nie chcą nic tłumaczyć, jego byli koledzy, tylko że nagle pojęcie oni, które w latach 80., 80., 70., prawda, oni to byli komuniści. No, jak się mówiło oni, nawet taka książka Turańskiej miała tytuł Oni. I nagle on wraca, jakby po 90. roku, jak rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, to oni znaczy tych na dole. Ten ciemny lud uszczęśliwiany reformami, prawda? A nie komuniści. Komuniści już są, tak powiem, demokratami i przyjaciółmi. Znaczy... Ten obraz jest dosyć ciemny, natomiast dam jeszcze słowo, tak. Ja tylko wspomnę, że te rozliczenia, nie znam takiego kraju, w którym po 89 roku takie rozliczenia się udały. Mi przychodzi do głowy przykład słowacki, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu, my tu mówimy o naszych żołnierzach wyklętych, tam była taka sytuacja, że po wojnie dwóch braci, bracia Maszynowie, przebili się z bronią na zachód. Kilka osób przy okazji zginęło. Oni jeszcze kilkanaście lat temu byli ludźmi ściganymi na Słowacji. Więc rzeczywiście jest z tym problem. Ale to nie jest tak, że nie było filmu. Były robione dokumenty. Chociażby tutaj, przepraszam, ale powiem o swoim pomyśle, z Marią Dłużewską zrobiliśmy serię takich kilku filmów Rzeczpospolita Niesprawiedliwia. O tym właśnie, że bohaterowie mają się w wolnej Polsce dużo gorzej niż ci, którzy byli ich katami. Nie chcę Państwu opowiadać, jakie były problemy w Telewizji Polskiej z emisją tych filmów, ale rzeczywiście przez wiele lat tego klimatu do tego rodzaju przypominania, do tego rodzaju filmów, dokumentów nie było. Ja mam tylko nadzieję, że ten film o Helskim może trafić do szkół, bo to też trzeba o tym pamiętać, że my dzisiaj mówimy o tych rzeczach jako o rzeczach oczywistych. O wielu rzeczach myśmy po prostu nie wiedzieli. Rzeczy były niezbadane, nieopisane. Więc trudno też mieć ich świadomość, bo takich przykładów osób jak Helski jest jeszcze, mówię, szereg i o wielu jeszcze zapewne szerzej nie wiadomo. Panowie, to za chwileczkę porozmawiam jeszcze z salą, ale mam do Was takie pytanie. Pan redaktor Ziemkiewicz tutaj chyba w porywie jakiegoś optymizmu powiedział, że to wszystko jest do odwojowania. Co my dzisiaj możemy zaproponować Helskiemu, czy też rodzinie Helskiego, poza tym, że powstał film, że my tutaj trochę pozałamujemy ręce, pokażemy palcem na tych, którzy no nie zachowali się tak, jak trzeba, delikatnie mówiąc, czy co tu jest do odwojowania? Co my możemy zrobić, żeby wyprostować jakoś tą sytuację? No, majątek zniszczony, sądy orzekły jak orzekły, jest amnestia, człowiek z dobrodziejstwem sądu tak naprawdę wpakowany został w jeszcze większe nieszczęście, w jakim był. Czy chyba nic nie jesteśmy w stanie zrobić dla ludzi, którzy w większości już nie żyją, ani dla ich rodzin poza pamięcią. No to jest, ja mówiąc o tym wyprostowaniu, mówię po prostu o wyprostowaniu pamięci, o przywróceniu pewnych moralnych podstaw funkcjonowania społeczeństwa. Dodać to do historii szkolnej, opowiadać o człowieku, mówić, myślę, tak? Że tak, trzeba opowiedzieć historię polską na nowo, bo to jest jak Goethe mówił, że każde pokolenie historię swojego narodu sobie musi opowiedzieć na nowo. I myślę, że miał rację. I to jest historia do
do opowiedzenia, bo tu właśnie jeszcze raz podkreślam, no słusznie zauważył pan doktor, że to w żadnym kraju te rozliczenia nie poszły tak wzorcowo, ale w żadnym kraju też nie było takiego bratania się, cmokania, prawda, wznoszenia toastów i takiego namącenia ludziom w głowach. To, co bodajże Zbigniew Herbert, może Herling Grudziński, pamiętam, któryś z tych wielkich naszych, nazwał zapaścią semantyczną. Że po prostu nagle pojęcia dobra i zła zostały celowo kompletnie pomieszane. Absolutnie celowo po to, żeby w imię jakichś politykierskich wyrachowań, w imię jakichś utopijnych czasami, a czasami zwyczajnie niskich i podłych oczekiwań. I tylko tyle możemy zrobić, żeby opowiedzieć tę historię na nowo i przywrócić słowom znaczenia właściwe. Panie doktorze, my mamy ten film dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, na który już są ostrzone noże w tej chwili, tak? Co będzie, jak Instytutu nie będzie, albo jak będzie dużo biedniejszy? Gdzie my będziemy w tej debacie, w tej drodze do wyprostowywania i odwojowywania rzeczy? Jak będzie dużo biedniejszy, to będzie robił to, co do tej pory robił. Być może nie będzie mógł takich filmów robić. Natomiast na pewno będziemy swoje prace kontynuować. Jak zostanie zlikwidowane, no to wiele obszarów historii najnowszej Polski będzie leżało, że tak powiem, odłogiem. No, nie wiem, kto się zajmie opozycją polityczną z lat 70., 80., jak nie będzie Instytutu. Natomiast to, co pan redaktor mówił, bardzo ważne jest, żeby powstawały właśnie takie filmy dokumentalne. Ja też mam nadzieję, że powstawały filmy fabularne, bo to siła rażenia jest zupełnie inna. Przypomnę film o Ryszardzie Kuklińskim Pasikowskiego. To my, historycy, możemy napisać 1000 artykułów, wydać setki książek, ale jeden film jest w stanie zrobić dużo, jeden film fabularny jest w stanie zrobić dużo więcej niż cała nasza praca, ale bez tej pracy też takich filmów nie będzie. Szanowni Państwo, to poprosimy teraz o głosy z sali. Pan Gabriel Janowski prosił najpierw o głos, więc poprosimy. A pan Krzysztof Wyszkowski. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie. Przepraszam, mam takie wstępne pytanie. Te oskarżenia pod adresem Magdalenki Okrągłego Stołu i tak dalej są trafne oczywiście, ale ja chciałbym zapytać, a jak czy ze strony społeczeństwa, kto imiennie wziął w obronę Helskiego wtedy po tym uderzeniu kamieniem, przed wyrokiem jeszcze? Czy były takie przypadki? Ja się wtedy kręciłem w takim świadku niszowych gazet prawicowych. Wydaje mi się, że tam były publikacje na ten temat. I nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek Helskiego potępiał. Raczej właśnie przypominano dlaczego. Traktowano jako desperację. Tak, żeby ktoś tam napisał, że a dobrze, że dał Jaruzelskiemu w łeb. No to rzeczywiście, no, trudno by było tak napisać. Tego sobie nie przypominam. Ale generalnie ten cały obieg niszowy, nawet jeżeli tam, wydaje mi się, że ktoś pisał, ale to było no nisza właśnie, tak? To były jakieś malutkie gazetki, które gdzieś tam kioskarze chowali po kątach, bo nawet, tak powiem, często właśnie celowo sabotowali ich sprzedaż, czy oni, czy inni dystrybutorzy, i to nie miało zasięgu praktycznie. Panie Gabrielu, bardzo prosimy. Jaki jest pana odbiór tego filmu? Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować Instytutowi, że właśnie dał nam możliwość zapoznania się z działalnością pana Helskiego. Jest on ważną częścią naszego ruchu solidarnościowego i to tego najbardziej, jeśli tak rzec można, radykalnego, co z tego filmu tutaj, prawda, odczytujemy. W tym miejscu też chcę się pochylić nad Stanisławem, z którym byłem generalnie w dobrych relacjach, bo no, byłem jednym z tych, który za wszelką cenę dążył do połączenia trzech związków. Tutaj ktoś w filmie powiedział zjednoczeniowe spędy. Proszę Państwa, to był fenomen, prawda? Powstają trzy organizacje i ostatecznie w marcu 1981 roku powstaje jeden silny związek. Nikt w to nie wierzył. Miałem tam swój znaczący, że tak powiem skromnie, udział. Natomiast problem był taki, że dwie organizacje, później przyjęły tą nazwę. Solidarność wiejska i chłopska zwalczały się.
Po prostu jak pogodzić dwie organizacje? Chłopska nie chciała się zgodzić na nazwę wiejska, a wiejska na chłopską. Pokazuje te problemy ówczesnego czasu. No i mnie się udało doprowadzić, że ostatecznie powstał Związek Rolników Indywidualnych Solidarność. To był taki konsensus. Przypomnę też, w grudniu 1981 roku, dokładnie 19, zorganizowałem spotkanie tych trzech organizacji. Ja to przywołuję, żeby pokazać Państwu to tło szersze, prawda? Bo tutaj jest, przepraszam, wybity kamień i bardzo dobrze. Natomiast myśmy wszyscy wtedy naprawdę dokładali wielu, wielu wysiłków, żeby doprowadzić. I 19 grudnia 80 roku oczywiście zrobiłem spotkanie trzech tych organizacji i znowu tam się nie chcieli pogodzić. Ale najlepsza była wypowiedź pana Mojżesowicza, Stanisława, ojca Wojciecha, który powiedział: K, niech to się nazywa Chińska Republika Ludowa, byśmy mieli jeden związek. I w styczniu, 4 stycznia, spotykam się z panem Helskim i Janiszem, który był twórcą tej Solidarności Chłopskiej, i przekonuje ich: panowie, musimy to zrobić. No, ostatecznie się zgodzili, ale tak popałam, jak to się mówi po francusku. I co? I niestety, znowu muszę powiedzieć, Solidarność Chłopska od lipca rok 81 roku no, robiła pewną destrukcję związkową. Ale to są szczegóły, o których tu nie chcę mówić. Natomiast dla mnie też, żeby ukazać pełne tło, chcę dodać, bo pan tu szanowni powiedział o młodzieży. Otóż jego syn z kamieniem wywołał u ludzi różne reakcje. Mówię, bo rozmawiałem wtedy. A co jeszcze niektórzy jemu zarzucali? Bo rolnik prawdziwy to nie pójdzie i nie zaorze pola z uprawą. To było przez rolników postrzegane jako coś, co nie przystoi chłopu. Bo nie idziesz do sąsiada i zaorujesz mu pole, prawda? A on, syn, tłumaczy, że to jest taki specyficzny poplon. Także, żeby rozumieć tę sprawę, to trzeba wiele wątków niejako rozpatrywać i ukazać tę historię w jej prawdziwym wymiarze. Kończąc, powiem, że niezależnie od takich czy innych, prawda, tu wątków, jeszcze raz dziękuję, bo to jest kawał polskiej tej trudnej historii, a szczególnie historii chłopów, którzy musieli przed szlachtą czapki zdejmować. Panie redaktorze, słuchaj, to prawda. Natomiast kończąc już, bo tu były też różne wątki, otóż przykro mi powiedzieć, ale Polska, tutaj była mowa, że nie miała takie chłopi nie cierpieli jak niewolnicy. Na pewno, ale proszę przeczytać książkę obecną Chamstwo czy inne, które ukazują prawdziwy wymiar tragedii Rzeczypospolitej, że 85% społeczeństwa było pozbawione jakiego wpływu na bieg rzeczy w państwie. I to my, a ściślej mówiąc, car zniósł pańszczyznę. I to krwi w naszej pewnej kulturze, nonszalancji i tak dalej. Nie będę rozwijał, bo ciekawy byłby, redaktorze, taka debata na temat właśnie. I ostatnia rzecz już, chociaż powiedziałem, że ta poprzednia będzie ostatnia. Otóż, proszę Państwa, mówimy o postkomunistach, o takich czy innych. Przepraszam za własny wątek. 16 stycznia w 2000 roku lekarz Hortmanowicz podaje mi narkotyki i kiedy dojrzałem, jestem wywleczony przed kamery. To było celowe działanie. Miałem wtedy 76% poparcia opinii publicznej dla mojej działalności, więc decyzja zlikwidować faceta. Do dzisiaj, kiedy mamy niby demokrację i tak dalej, nikt tą sprawą się nie zajął, mimo że pani Gargas opisała to w swoim reportażu. Nie podszedł żaden do mnie, poza tu kolegą, który obok mnie siedzi, i powiedział: Gabriel, co się stało, jak ci pomóc? Tak, takie jest oblicze klasy politycznej. Przepraszam, że wypominam, bo sam do tej klasy bezklasowej należałem czy należę. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy.
Panowie, tak tytułem podsumowania, co powinno pozostać po tej historii Stanisława Helskiego? Z jakim my poczuciem dziś powinniśmy wyjść, że trochę odrabiamy tą lekcję, szukać kolejnych takich ludzi, takich bohaterów? Myślę, że powinniśmy wyjść z poczuciem wstydu, że to się działo na naszych oczach i że temu nikt nie zapobiegł i nikt z tym nic nie zrobił. Jeżeli się rządzi 8 lat, bo to wiadomo, że ci, tak jak powiedziałem, po Jaruzelskim trudno się było czego lepszego spodziewać, tak? Ale jeżeli po 8 latach rządów, które deklarowały, że załatwią tego typu sprawy i miały większość w Sejmie, większość w Senacie przez 4 lata, prezydenta, życzliwy Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, IPN, duże pieniądze, które wydano na różne rzeczy, można było wydać na inne rzeczy. I czego zabrakło w takim razie? To jest pytanie. Czego zabrakło, żeby przez te 18 lat nic nie tknąć, nawet tej sprawy, o której słusznie pan Gabriel Janowski wspomina, rzeczy, które się działy w latach ostatnich. Czy to są jakieś uwikłania konkretnych ludzi? Czy to jest, czy tam gdzieś cały czas są jakieś powiązania, które przynajmniej, że się dochodzi do pewnych spraw i nie, to zostawmy. Czy, nie wiem, jakieś mimo wszystko kompleksy szlacheckie i chęć dołączania do tej szlachty, czy błędne oceny polityczne, że takie sprawy już nie są ważne, zostawmy to na później, zajmujmy się tym, co jest bieżące, bo też diagnozuję w polskiej polityce taką chorobę takiej dojutrykowości, prawda, nadmiernego moim zdaniem skupienia na bieżących bojach i odpuszczanie. Nie wiem, ale generalnie wszyscy mamy powód do wstydu. Nie tylko ci, co się z Adamem Michnikiem zaczadzili w pewnym momencie i uważali, że to, że się zapomina o elementarnych prawdach, to tak trzeba, bo to służy jakiemuś większemu dobru, jakim będzie, prawda, budowa tej Rzeczpospolitej lepszej od socjalizmu i od kapitalizmu razem wziętych. No jeśli ten wstyd będzie motywacją do zrobienia czegoś dobrego, to czemu nie, bo to czasami jest dobry przyczynek. Panie doktorze, a pan z jakim poczuciem wychodzi dziś po tym filmie, po tej rozmowie? Z poczuciem niedosytu, bo powstał film o Helskim. Mam nadzieję, że kolejne takie filmy powstaną. Natomiast tu pan redaktor mówił o tych przyczynach. Tych przyczyn rzeczywiście jest wiele. Natomiast to też nie jest tak, że nie stało się nic zupełnie. Tu była mowa o żołnierzach wyklętych. Niedawno nazwiska 20 kolejnych osób poznaliśmy, tak? To jest proces trudny, wieloletni, ale on się dzieje. Trudnym procesem jest też zmiana prawa. Pewne pozytywne sprawy zaszły dla mnie takim symptomem tego, że coś się na lepsze zmieniło, jest to, że przez wiele lat ludzie, którzy, nie wiem, czy syn pana Helskiego też nie trafił w ramach tej branki, trafili w stanie wojennym w ramach takiej czystki branki politycznej do wojska, przez wiele lat, proszę państwa, nie byli uznawani za ofiary represjonowane z powodów politycznych. Udało się to dwoma ustawami zmienić. Tak na marginesie, mimo tych ustaw, niekoniecznie sądy to uznały i sędziowie. Także coś się zmieniło, coś się zmienia na lepsze. Na pewno poczucie jako przedstawiciela urzędnika państwowego, którym formalnie jestem, że państwo rzeczywiście nie stanęło na wysokości zadania, nie tylko w przypadku Helskiego, też w przypadku wielu innych osób. Tu była mowa o odznaczeniu go Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Komandorskim. Też coś się zmieniło. Coś, że tak powiem, kolokwialnie drgnęło w tej kwestii. Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany również mimo zmiany rządów. Rzeczywiście jest niedosyt. Przez 8 lat rzeczywiście poprzednia ekipa zrobiła na pewno zdecydowanie zbyt mało w tej sprawie. Szanowni Państwo, na dalszą część tej dyskusji zapraszam już w kuluary. Pewnie będzie okazja do zamienienia jeszcze kilku zdań. A panom bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dr Grzegorz Majchrzak i Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo.